No niestety tak, chociaż no można powiedzieć, że trener Vettori dysponował zawodniczkami, które zwłaszcza na środku były w stanie atakować pół metra nad naszym blokiem. Stąd też w każdym secie 5-6 punktów przewagi. No niestety bardzo widocznej. To prawda, tak to wyglądało i można powiedzieć, że tak też było, bo mimo że zrobiłyśmy masę błędów własnych, głównie w zagrywce, to ten mecz w miarę gładko wygrałyśmy 3-0. Aczkolwiek Włocławek to nie można powiedzieć, że jest to bardzo słaba drużyna, bo jest to drużyna waleczna. Póki co gdzieś tam tych wyników im brakuje, ale myślę, że jeszcze w drugiej rundzie mogą namieszać. Zawsze takich generalnych podsumowań oczywiście bardzo trudno robić bezpośrednio po samym spotkaniu. Natomiast my tak naprawdę w każdym z tych meczów pokazujemy cały czas, na jakim poziomie sportowym jesteśmy. Cóż, no, widzieliśmy chwilami piękne, długie wymiany. Trudno tutaj odmówić woli walki, ambicji. Po prostu poziom sportowy, warunki fizyczne powodują to, że tak jak powiedziałem wcześniej, te 5-6 punktów różnicy za każdym razem jest. Myślę, że tak naprawdę już od dłuższego czasu brakuje u nas zespołowości i jakiegoś takiego podbudowania mentalnego, bo jest naprawdę ciężko uwierzyć, że jeszcze możemy coś ugrać tak naprawdę w rundzie zasadniczej, czy teraz rewanżowej. Jesteśmy skupione raczej na playoutach i nie boimy się tego powiedzieć na głos, że będziemy w nich grać i że tam trzeba będzie naprawdę walczyć. A teraz tak naprawdę zależy nam, myślę, najbardziej na zgraniu się. Na zgraniu się i żeby wypracować akcję i żeby właśnie taka waleczność, jak w ostatniej akcji, była w całym meczu, a nie tylko w jednej akcji.